4 bramki w pierwszej połowie, 4 bramki w drugiej połowie. Wynik hokejowy 5-3. Raków lepszy w konfrontacji z Ruchem Chorzów. Cześć, kanał 365 dni o piłce. Widzimy się zaraz po spotkaniu Ruch Raków. No jak widzicie, dzisiaj znów w kolejnej delegacji. Oglądałem to starcie z wysokości murawy, nie z trybuny. Także naprawdę ta dynamika, ta szybkość, ta walka, determinacja była właściwie raz dwa. Z mojej perspektywy mecz bardzo otwarty, bardzo atrakcyjny. Natomiast no, z perspektywy niestety tych formalnych gospodarzy, a więc niebieskich, przegrany, co powiedziałbym zawiniło, no wiele elementów. Przede wszystkim widać, że Raków jest no drużyną niestety piłkarsko lepszą. Mowa tutaj o mistrzu Polski w końcu kontra ekipie Beniaminka. Natomiast to niespodziewanie Ruch wyszedł na prowadzenie. Wójtowicz trafił na samym początku, ale potem jakieś przebudzenie, jakieś powiedziałbym wejście Smoka i człowieka, który absolutnie tutaj odmienił los tego meczu, a zwłaszcza pierwszej połowy. Mówię tutaj o Dawidzie Drachalu, w którego coś wstąpiło, no i trafił przecież hat-tricka. W drugiej połowie mecz absolutnie otwarty i tutaj już bez, powiedziałbym, takiej jednostronnej dominacji, to znaczy obie ekipy walczyły, starały się, strzelały. No w końcu dwie bramki dla ekipy niebieskiej, a także dwie bramki dla Rakowa. Najpierw trafił Plavsic, później człowiek, który niedawno tutaj trafił, a więc Podstawski, Szczepan z karnego, no i na samym końcu zmiennik Koczerchin. Ciężko mi zdefiniować to spotkanie. Mówiąc całkiem serio, spodziewałem się dużych emocji, ale nie aż takie. Oglądałem wczoraj z wysokości trybun spotkanie Krakowi z Pogonią. Tam również 5 bramek straciła Krakowia. Natomiast dzisiaj na kanwie tego meczu, muszę powiedzieć, Ruch absolutnie pokazał się z lepszej strony, ale wciąż to jest kryzys. Słuchajcie, czwarty mecz przegrany, do tego 3 remisy. Ostatnie zwycięstwo w lidze ekipy Jarosława Skorowacza to jest 27 dzień lipca z ŁKS-em. Jedyne jak dotąd zwycięstwo Ekstraklasie, natomiast Raków pokazuje, że można walczyć na kilku frontach, bo mówimy tutaj o pucharach w Europie, a także w Ekstraklasie. No czwarte z rzędu zwycięstwo na poziomie Ekstraklasy, natomiast no wiadomo, ta przygoda w Europie różna, bo to pierwsze starcie, powiedziałbym, sensacyjnie przegrane z Atalantą, natomiast widać, że ta drużyna jest głodna, gotowa, rywalizacja na kilku szczeblach, no i dzisiaj pokazała naprawdę klasę. Na samym końcu jest takie, powiedziałbym, duży zawód, no bo Ruch mógł tutaj naprawdę pokusić o jakąś taką remontadę. Pachniało tutaj dużą sensacją, kiedy był wynik 3-4, kiedy Szczepan trafił z karnego, no i właściwie jeden gol decydował o tym, że ewentualnie może tutaj paść remis. Na samym końcu nie ma, ale myślę, że spotkanie bardzo atrakcyjne, absolutnie nie żałuję, że się tutaj wybrałem. Mam nadzieję, że oglądaliście ten mecz, bo naprawdę było warto. Miłe spędzone 90 minut, zwłaszcza tak jak mówię, tutaj w tej wysokości trybun, bo to, czy murawy właściwie, bo to jest zupełnie co innego, to inaczej absolutnie smakuje, no i tak jak mówię, ale dynamika, szybkość, wszystko, raz, dwa, razy trzy, wielkie emocje na samym końcu. Wynik 5-3, zachęcam oczywiście do subskrypcji kanału, jeżeli jeszcze tego nie zrobiliście, to kliknijcie koniecznie w ten czerwony guzik na dole pod materiałem, pamiętajcie też o kciuka w górze pod filmem. Dzięki, pozdrawiam i do zobaczenia.